szarża, szarże ładuje, żeby uciec. Patrzcie, co się dzieje. Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved na arenie wyzwań Asus ROG Republic of Gamers. Dzisiaj przechodzimy z powrotem, wracamy znowu do TLC numer 2, czyli do update'u z remodelem dinozaurów w grze. Przypominam, że TLC to jest dobra nazwa, którą wymawiam, DLC to jest kompletnie co innego. TLC to nie... DLC to jest dodatkowa zawartość do gry, dodatkowe jakieś rozszerzenie do gry, a TLC to jest kompletnie inna sprawa, więc dobrze wszystko wymawiam, tytuł też jest dobrze napisany. W poprzednim odcinku była Argentiva, a dzisiaj zajmiemy się Triceratopsem, który przeszedł również duże zmiany. Triceratops teraz stał się takim dosyć silnym gatunkiem na początek, bo można nim rozwalać już też bazy, więc zmian w Triceratopsie jest sporo. Też wygląda inaczej, zobaczymy jak tam z oswajaniem tego gatunku, dlatego zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie też dzwoneczek. Ja zapraszam Was również na mojego Facebooka i na Instagrama, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje. Przeczytajcie też opis, a ja zapraszam Was do oswajania nowego Triceratopsa. Będziemy szukać naszego Triceratopsa tutaj na tej północnej części. I Triceratops, słuchajcie, bardzo dużo zmian. Jest to w zasadzie inny gatunek. Co tutaj się dzieje po prawej? Co to za akcja? To chyba Allosaurus. Czy nie? Czekajcie, co to było? Zaraz się tutaj zatrzymam, zobaczymy. Kurde, nie! Allosaurus. Myślałem, że T-Rex, bo taki wielki jakiś ten Allosaurus. I tak się zastanawiam. O, jest i Triceratops. A nie, to jest chyba... jak on się nazywał? Taki podobny. Patrzy? Nie, patrzy, to coś innego jest. Nie pamiętam. Coś chyba mylę. Także jeżeli chodzi o Triceratopsa, Triceratops teraz jest silny. O, tam jest Alpha T-Rex. O, to ciekawe. To ciekawe, to wolę chyba nie iść w jego okolice, tym bardziej, że nie mam jak uciec od niego. A może tak kawałeczek? Kawałeczek chociażbym podszedł. Nie? O nie, kurde, na tego trafiłem. No jak widzicie, niech on sobie biegnie, ten mikroraptor, do... Jaki on szybki jest w ogóle, ja pierdziu. Niech on sobie biegnie do tego T-Rexa, jak mu się coś nie podoba. Taki kozak jest. No czekajcie, czy to nie są te nowe Triceratopsy, bo Triceratops dostał nowe animacje, nowy wygląd kompletnie, ale to jest chyba... O, to może nazwę sobie przypomnę przy okazji, bo widzę, że ich tutaj dużo jest. Dobrze mówiłem. Pachyrhinosaur. Tak, dobrze przeczytałem. Więc dobrze mówiłem, ale ten T-Rex to pewnie jest kozak, co? Zobaczmy, co on tam ma. O, 8 level. To mógłbym go może i z shotguna. Ciekawe, jak z shotguna by go było zabić. Łazik? Tam jest mój łazik jakiś. Więc szkoda, że nie mam takiego karabinu. To byśmy mogli sobie go zabić na dystans, ale tak to nie będziemy próbować. Tutaj łaziki jeszcze z odcinków, kiedy nagrywałem, je leżą, bo one były zapakowane strasznie. Ale dziwne, że są, bo tego moda wyłączyłem, więc teoretycznie nie powinno być tych łazików. Golum! Te piranie, to jak mówią, taki golum właśnie. Bardzo mi się to zawsze kojarzyło. Co tutaj mieliśmy? Raptor. Raptory też super wyglądają, więc jak ktoś jeszcze odcinka nie oglądał, to polecam obejrzeć. Musimy poszukać tego Triceratopsa w jakiejś bezpieczniejszej, przyjaźniejszej dla mnie, przyjaźniejszym otoczeniu, bo tutaj to jest tak średnio. Parazaury w następnym odcinku. Tutaj możemy sobie zrobić spoiler, czy inaczej wyglądają parazaury, ale chyba nie. Ale wiecie, co przeczytałem, te parazaury, co będą robić? I wam powiem, że parazaury są zajebiste teraz, naprawdę. Szczególnie na tych początkowych levelach. To ważne, bo można siodło robić. To są mega fajne. Tam jest tricek. Tam jest tricek i tam też jest moja baza. Moglibyśmy sobie go oswoić. Aha, dobra. Skończyło się babci sranie, biegniemy dalej szukać Triceratopsa. Tu już jest moja baza. To chyba jakiś...
chyba jakiś titano, czy coś powinno być. Nie wiem, o co chodzi z tymi fundamentami na górze. O co chodzi? Ktoś mi wytłumaczy? Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi w ogóle z tym? Co to jest? Co to ma być? Nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia, o co chodzi. Jeszcze cień pada, zobaczcie, śmiesznie. Dobra. Biegniemy dalej. Niezrozumiała dla mnie sytuacja. Przebiegniemy tutaj przez tą bazę szybko i pobiegniemy, a bo tam może na tamten brzeg się pobawimy. Tylko że tu przez wodę, a tutaj mogą być meduzy, rekiny. Dobra, to tak sobie przebiegniemy tutaj szybko. Tam jeszcze mogą być jakieś gatunki z update'ów innych. Triceratopsa raczej tutaj nie mam, bo tutaj tylko fajne rzeczy trzymałem. Takie cool i w ogóle na wypasie. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie obejrzeć odcinki z Ark Survival Evolved. Może macie jakieś pomysły na mody, które fajnie by było pokazać, bo wypadłem trochę z modów, jeżeli chodzi o to, co tam wychodzi nowego i tak dalej, więc dobrze jakbyście pisali. Z tego mogliby też zrobić remodeling, bo z tego też jest takim jednym z pierwszych gatunków, więc fajnie jakby go pozmieniali. Także na pewno Karno musi być zmieniony. T-Rex został już zmieniony, to wam pokazywałem już na jednym z odcinków. Robiliśmy sobie na przykład te areny walki dinozaurów, to tam T-Rex walczył ze spinozaurem, ale chyba trzeba będzie powtórzyć tą walkę, bo spinozaury teraz są mega silne. Po tych najnowszych update'ach dużo, dużo silniejsze są. No szkoda, że tamtego Triceratopsa się nie udało uratować, bo tutaj widzę, że też nie będzie łatwo go znaleźć, mimo że taki gatunek, że często powinien występować, ale nie w tym rejonie mapy, ale skoro się poruszam tylko piechotą, no to ciężko mi by było teraz iść na gdzieś drugi koniec, ale mam nadzieję, że to się tak właśnie nie skończy, że nie będę musiał tam biec. Bo tutaj zaraz zima, ja przez tą zimę będę musiał przebiec, tam jest kryszta, myślałem, że jakiś znowu alfa. Tu jakaś moja pozostałość po mojej starej bazie. Już nie pamiętam, co to za baza nawet jest. Tutaj jest jakaś tam woda. Mogłoby być więcej takich górzystych terenów, żebym mógł sobie polatać, bo ten glider jest na pewno najlepszym, najfajniejszym przedmiotem, do jaki dodali do gry w ogóle. Jest tak fajny do zabawy. Parazaur. Bronto. Od czego ty uciekasz, parazaurze? Może Bronto nas tutaj będzie chronił. No i mamy już tutaj zimę, więc strasznie daleko się zapuściłem. Coś jasno w ogóle jest. Gamma jest ustawiona na 0. Tego Bluma już teraz nie można za bardzo zmieniać. Co ja staminy nie mam. Dobra, to muszę poczekać chwilkę. Bo na zimie to nie wiem, czy będzie Triceratops, a w dżunglę nie chcę iść. Jeszcze możemy tutaj na lewo skoczyć, na tą granicę tych dwóch biomów i tam może będzie jeszcze Triceratops, jak tam stamina jeszcze. Musi się podładować trochę. Tylko tutaj już się robi niebezpiecznie. Tu już są niebezpieczne gatunki. Patrzcie. Kurde no. Ale czekajcie, to jaki jest ten patchy z tego, to i Triceratops zaraz będzie. Z tego patchy, jak on się nazywał? Diplo. Tu może na tej przełęczy coś będzie, taki przesmyk dinozaurów jest. Tam chyba Gallimusa widziałem. Wejdę na górę, to może jak będę leciał, będę więcej widział. Gallimus, Trodon, Varanodon, Pteranodon, Diplo. Nic tu nie ma. No to niżej musimy. Parazaur.
chyba będę musiał wam troszkę poucinać ten film z tych poszukiwań, bo widzę, że mi to jeszcze troszeczkę czasu zajmie. A nie chcę, żeby cały odcinek polegał po prostu na szukaniu tego Triceratopsa. Więc jeżeli tutaj go nie ma, to zaraz ucinamy. O, dobra, są. Czasami trzeba pogrozić tej grze, żeby coś się tutaj wydarzyło. Dobra. Dobra. Tylko teraz którego? I muszę uważać, bo jak są dwa, to jeden będzie chciał mnie zabić. 12 level. 36. Dobra, 36 możemy sobie oswoić. Jednego zabijemy od razu. Drugi się nawet nie szczaił. Dobra, bierzemy trójeczkę. O kurde, szczaił się. O cholera! Ale szybki, ale szybki. To właśnie ten update chyba prowadził, że one teraz szybsze są. Słyszycie tą muzyczkę? Nowa muzyczka. Tak delikatnie usłychać, ale jest nowa. Chyba wiecie co? O, a jest. Dobra. O kurde, nie. O nie. Dobra. Dobra, się udało. O, tak patrzę, co to za torby są tutaj. A tutaj była jakaś walka z tymi hienami. Zobaczcie, hieny wygrały z szablozębnymi. Dobra, czyli mamy Triceratopsa. Oczywiście po oswojeniu możecie pisać w komentarzach, jak mamy go nazwać. Zobaczcie, jak on wygląda inaczej. W ogóle taki chyba jest dużo mniejszy niż kiedyś, nie? O kurde. Ale ten shotgun ma damage. No nie wyobrażam sobie kiedyś, żeby skorpiona takiego 92 level na hita zdjąć. Ale chrapie. Mniejszy jest, na 100% jest mniejszy od niż to, co kiedyś. No dobra, to co? Ja teraz muszę pozbierać jagody i zaraz do was wracam. Narkotyki zebrane. Znaczy te jagody. Jagody zebrane. Pam, pam. Siodło zrobione, siodło przygotowane. To wyrzucamy, to mi niepotrzebne. No i teraz muszę czekać na niego. Jakieś argentywy atakowały, coś tam, ale nic się nie stało na szczęście, więc no, jako roślinożerne zawsze się dłużej oswajało troszeczkę. A teraz jakiś przedmiot chyba nowy dodali do gry, którym można było szybciej oswajać te roślinożerne. Veggie Cake się nazywało, ale jeszcze chyba coś takiego jednego dodali. Może mi przypomnicie w komentarzach, może pamiętać. Ale nie, dobra, już jest. No to jakoś szybko. Szybko się oswoi, w ogóle szybko chodzi też. Na razie damy go na unfollow i dajemy mu siodełko. I będziemy go tutaj podziwiać sobie, jak on wygląda. Chodźmy do słońca. Dobra, pyk. Jest na 100%. Znaczy, no nie wiem, no wydaje mi się, że jest mniejszy, nie wiem czy na 100%, ale wydaje mi się, że kiedyś był większy ten Triceratops. Na pewno troszeczkę inaczej wygląda. Triceratopsy zostały wiele razy wykopane, szczątki Triceratopsów i tak dalej, więc raczej naukowcy są pewni co do tego, jak Triceratopsy wyglądały, tego gatunku było dużo. Ostatnio też oglądałem jakieś takie programy z dinozaurami. To jakiegoś tyranozaura znaleźli fajnego i ankylozaurusa znaleźli, ale niestety chyba tylko jakąś tam jedną część ciała i byli zawiedzeni, że nie więcej. Ma chyba dłuższe te rogi przednie, jest taki też smuklejszy jakby, no i wygląda na takiego bardziej silnego. Teraz ja sobie szybko jeszcze muszę spojrzeć na ściągawkę, żeby pokazać wam wszystkie jego nowe umiejętności. Poczekajcie sekundę.
No i pierwsza rzecz to jest, dostał takiego buffa. Jeżeli Triceratops znajduje się w pobliżu dużych gatunków mięsożernych, to on dostaje buffa, czyli jego życie zwiększa się o 10%. No, na ten czas, kiedy on będzie blisko, dostaje mniej damage'a od tych dinozaurów i dostaje i też zadaje więcej damage'a, więc będzie po prostu takim tankiem na niższych levelach, można powiedzieć. To jest. O, czekajcie, musimy tutaj. Że do mnie nie uśpił go. A zobaczcie, nawet podejść nie może. A druga opcja to jest to, że on ma coś takiego jak raszowanie, jak szarża, coś w rodzaju szarży. I to powoduje, że może niszczyć przeszkody, ale chyba tylko stacza, ale może też odpychać różne małe gatunki. Jeżeli on będzie chodził z tą szarżą, atakował małe gatunki, to on je po prostu rozrzuci na boki, tak żeby mógł sobie przebiec. No i to też zależy od tego, jak długo trzymamy tą szarżę, jak długo ją ładujemy. Zaraz zobaczę, jak to działa, bo nie jestem pewny, czy to jakoś... O, dobra, to w ten sposób działa. Przytrzymuję prawy przycisk myszy i im dłużej trzymam, tym on dalej chyba pobiegnie, czy coś w tym stylu. Po prawej stronie widać, że naładowany ma na fulla, tak jak Giganoto, nie? Tą taką agresję jakby, coś w tym rodzaju, więc puszczam. I nawet może tak zbierać, daleko biegnie. I chyba też zależy od staminy, ile on mógł przebiec. Jeszcze zobaczę coś. Pod lewym ma zwykły atak, pod C nic nie ma. Czekajcie, zaraz coś jeszcze znajdziemy. Ja zaraz, wiecie co, zrobię taką grupę Dodo. Bo to na Dodo podobno najfajniej. Sprawdzić, jak on je będzie rozrzucał na boki. Tutaj mamy jednego, to możemy na tym jednym zobaczyć. I nie wiem, czy uda mi się zrobić też szarżę na Tacza. Musiałbym to jakoś tak zrobić, żeby on mógł zszarżować. No i pójdziemy pod jakiś większy gatunek mięsożerny. Tam widzę, że coś jest. Zobaczymy tego buffa, jak działa na nim. Patrzcie, jak się ładuje ten rage jego. Dobra, nie będę sobie ładował. Oj, tak na boki. Daleko? No jakoś niespecjalnie daleko, ale jakoś tam działa. Dobra, tu jest ten Utyranus, chyba, po drugiej stronie, więc tego buffa powinien mi naładować. Bo tam jest napisane tylko, że przy dużych mięsożercach, ale nie wiem, czy chodzi o to, że mają być większe od niego. Nie wiem, jaka jest definicja dużego mięsożercy. Kurczę, tutaj jest mocno niebezpiecznie z tego, co widzę. Czekajcie, tam jest Karno, który dostał buffa od tego Jotyrenusa. O, i patrzcie, jest ten buff. I on teraz jest silniejszy. Zobaczmy. A tutaj nie wiem, co to jest. Ten fioletowy to jest chyba debuff, który dostałem od Jotyrenusa. Szybko, 1100. Szarże ładuje, żeby uciec. O kurde, patrzcie, co się dzieje. Ale zajebiście działa ten Jotyrenus. Mega fajnie. Nie mogę sterować, nie wiem czemu. Przerażony chyba do tego. Ale ten Utyranus fajnie działa. Nie wiedziałem, kiedy ten update dodali, ale mega kozacko. Nie mogę w ogóle skręcić, nie wiem dlaczego. Ale patrzcie, jak mnie w ogóle odepchnął tym rykiem swoim. I ile mi hapsów zabrał ten upadek. Utyranus, to jest, wam powiem, kozak. Nie wiem, dlaczego nie mogłem w ogóle skręcać. Fajne jest to, że... Zobaczmy, tam 1155 życia mam. Zobaczę, jak odejdę, jak tego buffa stracę, ile mamy. Super ten Utyranus i że ten ekran taki czarny się robi, że jakbyśmy byli w jakimś smoku. Mega elegancko. 100, no to 10% życia nam daje, aczkolwiek też więcej pancerza ma i silniejszy atak, ale tego już nie możemy zmierzyć, bo to nie jest już procentowo, tylko jakoś tam taka zależność, więc no duża zmiana tutaj w tym Triceratopsie, ale Utyranus nas pozamiatał niestety trochę. Zaraz zobaczę, czy możemy tutaj tego Tacza, czy mogę zrobić jakiś taki mur, żeby przez niego przejechać. Dobra, już do was wracam. Powiem wam, że on bardzo fajnie działa, jak ma dużo staminy naładowane. Mega fajnie to wygląda. Mamy zbudowaną tutaj... Ach, muszę ten kamień tutaj zburzyć.
Mamy zbudowaną tutaj lekką konstrukcję, tylko no jest, no ona należy do mnie, więc ja ją chyba muszę porzucić i wtedy będę mógł ją sobie najechać. Czekajcie, jakby to zrobić? Czy ja mogę to zrobić abandon? Nie mogę zrobić abandon. Kurczę. Więc ja chyba nie będę mógł jej niestety przyjechać tak, żeby wam pokazać, jak ją rozwalić, bo ona by musiała nie być moja po prostu. Zaraz zobaczę, czy może coś jest takich w komendach. No nie, dobra, i stoi. To poczekajcie, zaraz zobaczę. No chyba niestety się nie da, wiecie co, nie mogę porzucić, więc nie będę mógł wam pokazać, jak to raszować. No ale to wygląda, widać też na, jak się po prostu przez drzewa przebiega, tak? Mniej więcej na tej samej zasadzie on to rozwala. No fajnie budować się jak burzy, na pewno siła ma na to wpływ. Im więcej mamy stabiny, to chyba on dalej może jechać, tak mi się wydaje, ale nie. Taką samą odległość przebył, tylko teraz jak mam więcej staminy, to po prostu mi się cała nie zużyła na tej jednej przebieżce i może jechać jeszcze dalej. Fajnie, bo on też w międzyczasie zbiera drewno, więc jak tutaj jest, zobaczcie, tyle palemek, to on to wszystko zbiera jednocześnie i jesteśmy, i już on jest cały pełny, nie? Więc... O kurde, raptor na mnie skoczył. Mera, wziął mnie, przygniótł. Dobra, dawaj, uwolnij mnie, uwolnij mnie. Ale go wziął jak... Taki ścierwo. Połamał. Więc to jest zajebiste do zbierania w takich jakichś gęstych miejscach, ale jagód chyba w ten sposób nie zbierał, tylko drewno i... tacza, więc to też jest spoko opcja. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zobaczcie, w opisie jest link do Facebooka i Instagrama. Zapraszam was, tam będziecie widzieć wszystko, co się u mnie dzieje, zdjęcia i tak dalej. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Zostawcie też dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach, a w następnym odcinku będzie Parazaur, czyli szósty gatunek z tego TLC numer 2. Myślę, że również będzie warto obejrzeć, bo Parazaur dostał mega fajne zmiany. Musicie ten odcinek następny zdecydowanie obejrzeć. Mimo tego, że to jest taki gatunek na pierwsze levele, to fajne ma teraz umiejętności. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam was też do oglądania Fortnite na moim kanale, bo ta seria wraca. Dzięki bardzo, pozdrawiam was. Cześć.